Cześć, ja jestem Mervo, witam was w kolejnym filmie. Tak jak widzicie po tytule tego filmu, założyłem zupełnie nowe konto w CSGO i od razu przy takim pierwszym świeżo odpaleniu CS-a trzeba na pewno przyciszyć trochę grę i głośność tej muzyki, bo jest ona naprawdę bardzo głośna. Wszelkie ustawienia w tej chwili obrazu, dźwięku, gry mam zupełnie domyślne, nawet ten standardowy zielony celownik, bo tak jak już mówiłem, jest to nowe konto. O nazwie, na razie nowe konto. Do czego mi ono będzie potrzebne, dowiecie się później. I jest ono w tej chwili darmowe, jest nawet dlatego informacja tutaj, guzik kup Prime, zdobądź stopień profilu dzięki Prime, zdobądź rangę dzięki Prime, bowiem na takim domyślnym, darmowym koncie nie możemy zdobyć rangi ani w trybie turniejowym, ani w trybie skrzydłowym. Co więcej, na razie te tryby oba są zablokowane. Jest napisane tryb gry zablokowany. Ukończ mecze w innych trybach gry, by odblokować ten tryb uproszczony oraz deathmatch to dobry sposób na zdobycie trochę doświadczenia. Także na razie muszę w uproszczonym deathmatchu, grach wojennych bądź strefie zagrożenia wbić troszeczkę wyższy poziom i dopiero mi te dwa główne tryby zostaną odblokowane, a później kupimy też sobie oczywiście Prime. Również ekwipunek mój jest teraz zupełnie czysty, nic w nim nie ma i to co pamiętam, że warto zrobić jeszcze na początku, to zmienić sobie broń. Na pewno weźmiemy MK z tumikiem zamiast M4 zwykłej, weźmiemy sobie USP, weźmiemy sobie rewolwer zamiast Deagle, żeby było wesoło jak to na moim kanale i jeszcze weźmiemy sobie MP5 zamiast MP7. W tej chwili jesteśmy już gotowi do rozpoczęcia naszego nowego pierwszego meczu na nowym koncie. Zaczniemy sobie może od gier wojennych, na przykład Demolka. To co jeszcze zrobię, to skupię sobie ustawienia obrazu dźwięku z mojego głównego konta, ale zostawimy ten podstawowy domyślny celownik, żeby grało się tak wesoło jak na nowym koncie. Zaczynamy! No słuchajcie, rozpoczynam naszą zabawę na mapie, której nie pamiętam. O, mogę bota przyjąć od razu? Której w ogóle nie pamiętam. Sugarcane. Gigantyczna mapa. Wielopoziomowa. Oni tu mi gdzieś słyszę, już tupią na górze, biegają. Mamy domyślny zielony celowniczek. Całą resztę konfigu sobie skopiowałem. Oj, bot mnie zabił, no proszę. Jak się cieszę, że w ten sposób rozpoczęliśmy naszą zabawę. Bo to jest idealna mapka, żeby się poczuć jak nowy gracz. My kompletnie nie znam. Znaczy wiem, no jak sami widzicie po jej rozkładzie, tak? Są... To jest... A, to już będzie koniec. Ale szkoda. To już będzie koniec. To jest dwa respy na końcach i tutaj się... Dlaczego ja mam M3? A, bo dobra, to jakąś broń mi dało, domyślę. W ogóle myślałem, że... O, oni tam gdzieś są na górze. Zdobywamy punkty. Musimy zabijać, musimy wygrywać. I będę mógł... O, proszę, zastrzelony in flagrant. I teraz będą co chwilę mi wyskakiwały jakieś... Co jest niedobrze, go zabić? Będą mi wyskakiwały co chwilę jakieś osiągnięcia, był za mną! Już myślałem, że mnie z kosy weźmie. Zmienić mapę na lake. Możemy zagłosować na tak. Wziąłem bota. Czemu nikt nie chciał przyjąć bota? Gdzie jest ostatni ziomek? Wygrywamy pierwszy mój mecz, no ale to mi nie wystarczy na zdobycie jakiegoś... jakiegoś poziomu wysokiego. O, ten meczyk odblokował mi 9% gry. Te parę fragów, które zrobiłem. No dobra, to polatamy sobie trochę na skaucie. Oj, pusty serwer. Exp bot 1, exp bot 2, bot 3. Czy ja trafiłem na jakąś farmę botów expa? Ziomek, jak ty to zrobiłeś? Ja gram z botami. Nie no, wychodzę stąd. To dobre doświadczenie CSGO. Dobra, to wyścig zbroi w takim razie. Dobra, jest już pełny serwer. Ludzie już mają 8 fragów najlepsi, ale my ich zaraz dogonimy. Jako nowe konto. Z tym celowniczkiem dam sobie radę, zaraz dogonimy tutaj wszystkich. Hop. I ubijamy ich na respie. Mervo teraz przykampi trochę. Oj, zabrali mi fraga. Czekam na zmianę broni. M4-eczka. Biegiem na tar, na bazę odblokowaliśmy jakieś tutaj. O, gonią mnie, dobra, uciekamy stąd. Uciekłem. Już oni tutaj zbyt dużo wiedzieli, że ja tam siedzę, więc czas zmienić miejscówkę. Kałaszek. Ciekawe, czy jeszcze uda nam się dogonić i wygrać ten tryb. Byłoby wesoło. Negev! A, już był tutaj za mną. Jestem podświetlony na czerwono, ale to już nie te czasy, że działo się kiedyś przez ściany. Recytywista osiągnięcie tym razem. Fajnie się gra tak na nowym koncie, wesoło. Ciekawe, czy są jacyś Polacy, ktoś do mnie coś napisze, jak zobaczy nick, nowe konto. Byłoby wesoło, nikt nie powie, siema Mervo, no bo tu... No bo to nie Mervo, wiadomo co.
Oczywiście później, jak już zdobędziemy poziomy, to kupimy sobie Prime, żeby grać normalnie i... Myślę, że już wielu z was może się domyślać, co ja na tym koncie będę robił. Bo gdzieś tam wspominałem o tym trochę w jakichś poprzednich odcinkach. Gdzie są wszyscy? O, to mój. Pon nie zabić, ja miałem tak mało. Dwa osiągnięcia, magiczny pocisk i przesada. No proszę. Chyba, że w trakcie gry nie piszę, za co to osiągnięcie, tylko musiałbym teraz wychodzić i sprawdzać sobie na Steamie, co to było. Co to za magiczne pociski tam robiłem. Czy my już jesteśmy w jakimś dobrym miejscu? Nie! Ktoś jest przed nami. Wcale nie wygrywamy, nie doganiamy lidera. MP9. Ajajaj, miał SG. Oj, kiepski resp, my daleko do wszystkiego. No, niech ktoś mi wychyli. Dobra, muszę biec. Digielek. Kurczę, tam jest ktoś na mocnym prowadzeniu, nie dam rady go dogonić, wiecie? O, skosą. No, co jest? Nie byłem w stanie. Prawie na mnie wygrał! Prawie wygrał, bo to ziomek był skosą tutaj. Ten prowadzący. Nie no, jakby na nas wygrał grę. O, to jest skosą ziomek. Nie możemy mu dać, nie możemy mu dać. To jest on tutaj gdzieś. Nie dajemy mu kosować. Ale się teraz boję, że on tu przyjdzie i mnie będzie kosował. On tu był? Skoczył? Cóż za emocje na wyścigu z broń, proszę państwa. P250 kolejny frag. Mam jeszcze szansę trochę dogonić. To jest kosa! Ha! Tak jest! On miał złotą kosę, ja zwykłą i go dobiłem. Kolejny shotgun. Ale rzeźnia! Słuchajcie, zaraz to wygramy. Piękny comeback się zrobił. Mamy kosę! To jest mój. Mam 3 HP tylko. Oj, to nie dam rady z kosy na 3 HP. Dawajcie go, dawaj go, Merwo, dawaj go. Wygraliśmy to jako nowe konto, weszliśmy. Dogoniliśmy wszystkich. Słuchajcie, piękny mecz. Ja nie sądziłem, że będzie tak emocjonujący wyścig zbrojeń. 27 razy zabójstwa, 6 razy tylko zginęliśmy jako nowe konto. Czy to już mi wystarczy do grania turniejówek? Aż muszę wyjść i się sprawdzić, bo tutaj mi się nie wyświetla to w żaden sposób. Graj. 46%. No to wcale nie poszło nam tak szybko. Spróbujemy tego scouta, co? Może nie będą same boty. No, dalej na ten sam serwer mnie wrzuca. Bot 1, bot 2, bot 3. Nie da rady pograć tego trybu teraz. No to demolka. Okej, okay, mamy tryb demolka. W moim teamie 3 boty. No to nie za ciekawie, ale... Aha, to ktoś leciał już z kosą pewnie na boty, co? Przyzwyczajony, że 4 wygrywają 2-0, ale jak Merwo jako nowe konto wrócił do gry, to nie damy im tego zrobić tak łatwo. My jeszcze ten meczyk wygramy. Ktoś tu jest na górze. Zakradniemy się do niego. On nas nie słyszy. Wejdziemy sobie po cichutku po drabinie. I weźmiemy go z kosy. Teraz już zobaczą, co to znaczy grać z nowym kontem. Da się tu wejść na tą łódkę? Da się, o, chyba nigdy tu nie byłem jeszcze. Spoko widoczek, tylko zachmurzone niebo. Idziemy dalej. Strzał z trójkąta. Cześć, strzał z trójkąta 123. Siema. Czy skąd taki fajny nick? A kolega podał jako propozycję. Okej. Już myślałem, że... O, tu ktoś był blisko. Już myślałem, że z granata go dobije. No chodź tu, ziomuś. Stałem sam na dwóch. O, goni mnie, ja nie mam innej broni. Chciałem zmienić na jakiś pistolet, ale tutaj nie ma. Ajajaj. Nieugięta siła, bo chyba nie. Blisko, co? No, prawie iść. Musisz mi pomóc, bo zabijamy ich. Dobra, ja lecę lewym. Dobra, idę z tobą. Cię już poznałem nowego ziomeczka. Jakbyście założyli nowe konto w CS-ie, pogracie sobie chwilę, macie polski nick, pogadacie z kolegami, z Polakami i od razu macie kolegów, nie? Prosto to przychodzi.
Nie wiem, czy tam wpadnie do okna. Nie wpadło. Ale i tak go dobiliśmy. Bardzo szybko u nas umierają ludzie. Nie wiem jak. Zostałem sam już. Robimy to, słuchajcie. Solo klaczyk. Gdzie jest ostatni? Macie pomysł, gdzie może być ostatni? Może awczyć jeszcze? To by warto było sprawdzić. Tu jest ostatni ziomek. Patrzył sobie w ziemię, nie wiem, czego tam szukał. Grzybów nie bardzo, no bo tu jest beton. Ale pewnie sobie konfigurował jakieś haksy, jak to na Overwatchu, co? I z tego to wszystko wynikło. Robimy ten serwer. Jako nowe konto. Dawaj, biegnij ze mną. Dobra. Lecimy. Dawaj, dalej, dalej. Patrz, teraz tutaj wychyl i wszystkich pozabijasz. Widzisz? Piękna robota. Ja się poświęciłem, ale... Kolega zdobył dwa fragi, myślę, że było warto. Dobry plan, dobry plan. Dobrze, nie? Dobrze wyszło. Też oni na nas wychylili, nie my na nich. Ale to nic. Fragi były. Halo, halo! Hola, hola! Matrosen! Hello, hello. Quite easy. German, German, German. German. Deutsche Kameran! Wichaj z du! To jest jedyne, co pamiętam z mojej nauki niemieckiego w szkole. Mam nadzieję, że wasz niemiecki jest na wyższym poziomie. I umielibyście z nimi pogadać, bo ja nie bardzo. Chociaż tak nic mi nie odpowiedział na moje pytanie, jak ma na imię. Niekulturalny Niemiec. Gdzie są wszyscy? Tam gdzieś? Czy na tą łódkę da się wejść? Tędy? Tędy. Takie muzyczki! O, proszę. Nie spodziewałem się tego usłyszeć na demolce. Szkoda, że nie grałem od samego początku, bo bym miał szansę odblokować sobie wszystkie bronie nawet. Jechaliśmy im na plecy. Agresywne zagranie. Tu czasami jeszcze ludzie się kitrają w tych krzakach na respie. Też jest zabawnie. Pamiętam tutaj kiedyś ktoś, nie wiem, chyba w tym się chował, czy tu. W ogóle, o, jakoś tak, nie, w ogóle go nie było widać. A on tu zabijał. Co oni nam wjechali na plecy? Gdzie jest drugi, tutaj? Mamy to, meczek wygrany, odblokowano osiągnięcie bombowa przystań i wojna błyskawiczna. Dziękuję bardzo za kolejny meczek. 16 zabójstw, 2 razy zginąłem. Czy udało nam się odblokować już? Say again? Kameran! Say again, Billy? Ej, myślałem, że się jeszcze trochę zrajdżuje, co? Ile mamy procent? 86, czyli nam już autentycznie został tylko jakiś jeden malutki meczek, żeby odblokować sobie tryby, na których nas zależy. Latający scout, prosimy bez botów farmiących exp. Jakiś normalny serwer. Proszę bardzo, na raz drzewce już takie osiągnięcia idą. Kapa, drugie osiągnięcie z kosy. Lecimy po kolejne! A, to był bot. Już się zdziwiłem. Lecimy, Merwa jest najlepszy tutaj w tym trybie na kosy. Szukamy kolejnych. Tego weźmiemy. Zabili mi go, no nie. Nie może trafić, znaleźć. Tego teraz weźmiemy. I tego teraz. Jak on przeżył? O, w końcu dostałem. Nie no, ta rozgrzewka w tym trybie to jest najfajniejsza, naprawdę. Mega dobrze się bawię zawsze na rozgrzewce. Skoczymy sobie tu na górę. Tak jest, próbujemy z powietrza ich rozwalać. Żeby było ciekawie. I elegancko o to chodzi. Latający scout. Będę się starał tak, jakbym chciał, żeby inni też grali. Będę próbował. Czyli zawsze z powietrza kogoś zabijać. Bez jakiegoś dużego chodzenia, kampienia.
Żeby było ciekawie. Move it, move it. Skoczymy sobie tu na górę. Skoczymy tak. Mam nadzieję, że coś dostał. Nikogo nie widzę. Co? Gdzie są wszyscy? No tam gdzieś. Jak to szybko idzie. Kogo nie ma. Aj, nie trafiłem. Tom skop. Osiągnięcie chyba wpadło też za no. Oh shit. Widzicie? Doszli nowi, od razu przegraliśmy. Strzał z biodra, osiągnięcie. No to spoko. Chyba nie trafiłem nawet. Dobra. Sam jestem na czterech, dlaczego moi tak szybko giną? Nie! Został. Uciekam od innych. Chociaż trochę. Chcemy w powietrzu ich zabijać. Tak jest. Musimy wyklaszować to. Ups, trzeba przeładować. Haj, ładna walka tutaj, ładnie mnie gonili do końca. A, rzeczywiście mamy cheatera. Ja dałem na nie głos, a to jest Hux. Dostał piękny łeb. I dobity. Gdzie jest ostatni? Wygrywamy meczyk 8-4. Było tak różnie tę rundę, na pewno sporo poprzecinam. Oby ci matka zdechła. Tutaj komentarz od młodego drona. Ciekawe, czy Andrzej... Ja tu coś zdobyłem. Co to było za info? Nie zauważyłem, ale to chyba było info, że mi się odblokowała gra. Tylko od razu weszła informacja, zagłosuj na nową mapę. Nowe! Nowy tryb turniejowy. Kolorowa tutaj kropeczka i tryb skrzydłowy. Proszę bardzo, jak ładnie, możemy już grać normalne tryby, ale tylko w trybie nierankingowym trzeba będzie kupić Prime, a to zrobimy już na kolejnym odcinku. Lepszenie do statusu Prime, ulepsz swoje konto, trzymaj funkcję Prime, zdobywaj punkty doświadczenia, zwiększać stopień profilu, osiągnij maksymalny, ulepszyć medal i tak dalej. Otrzymuj przedmioty, rangi i wyszukiwanie gier w trybie turniejowym, skrzydłowym oraz strefy zagrożenia, graj z innymi graczami ze statusem Prime. To wszystko już w kolejnym odcinku. Dzięki wszystkim za oglądanie, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!